Cześć, witajcie w kolejnym filmiku u mnie na kanale. Karmienie gołąbków dzisiaj. Strąbki posprzątałem. Czekam za nowymi. Z tego co mi wiadomo, to jest prawdopodobnie paczka uszkodzona po drodze, ale ją naprawili i leci dalej. Czekam za paczką, może dzisiaj przyjdzie, może jutro. Także to wygląda. Tam miały jajka zmarzły. W półkach jest ok, wszystko. Znaczy tak. Tutaj niezalężone. Góry zalężone. Tutaj prawdopodobnie to też jest przymarzły te jajka, nie? Tam zalężone. Tam są zalężone. Tutaj się powinny niedługo pluć młode, nie? Tutaj u tych pstrokatych. Także tak to wygląda. Dzisiaj wam pokażę nowy nabytek. Znaczy nowy nabytek. Prezent dostałem. Wszystko wam opowiem. Od kogo, co i jak. Ale naprawdę gołębie pierwsza klasa. Są to gołębie 2020 roku, późne. Ale myślę, że jeszcze w tym roku, w połowę sezonu coś uchowam po nich. Prawdopodobnie są to dwie samiczki. Jedna to jest na pewno samiczka, a to druga to nie wiem. Są to gnieździaki. No, gnieździaki, ale w dwóch różnych kolorach, naprawdę. Fajna ciekawostka. Jest i mój król. Prawie 5-letni gołąb. Od młodziaka go tutaj mam. Lata u mnie. Fabry. Szły do okienka. No właśnie, kota się przestraszyły. Szpaczka 2018 rok. Trzeba ją sparować, bo tylko ona została do sparowania. 8 par jest sparowanych, a ona z samczykiem 2015 rok. Uda mi się go tutaj nagrać. Tutaj jest, ten po lewej stronie, niebieska skórka. Ten Faber samczyk 2020, jajka ma z tygryską. To jest 2015 rok. Jego córka jest tym moim królem, zatomem. Jest to ta czarna tutaj. O, jest to samiczka. Krawatem, andaluzik, z czarną samiczką mu jest. Fabry. O, tu jestem 15 rocznik, samczyk. Kiedyś mam nadzieję, że wam pokażę, jak będzie miał kto nagrać, to wam pokażę, jak te gołębie są ułożone. Tu już nawet po samicce widać, ogonek w jedno piórko. Naprawdę, gołębie są super zbudowane. Te pstre Fineke 5000 też są pięknie zbudowane, naprawdę.
O, tam jest niebieska, ta do karmnika co doszła, pstra. Jest z tym DV-em tam. One są tak w parze. Sporo tych czarnych mam. Chyba 8 sztuk jest. Coś takiego. Tak, 8 sztuk jest. Czarnych. Trzy w okienku siedzą. To para jest. Jajka mają. Granochu tą chyba są na wykluciu. No w samiczce podstawiłem miskę w oberce, bo tam widziałem, że gniazdowały, to mówię, podstawię im miskę. Wcześniejsze jajka zmarzły, były w rogu, więc myślę, że następne się udadzą. Chciałem wam bardzo pokazać te dwa gołąbki, które dostałem. Są to późniaczki 2020. Są one z jednego gniazda. Jeden jest taki srebrny, taki popielaty. Drugi jest to czarny, tak jak widać. Są to gołąbki od Piotra Orłowskiego, za które bardzo serdecznie dziękuję. Piotr jest w porządku, naprawdę. Będzie miał gołębie też do sprzedania, z tego co mi dzisiaj mówił, jak rozmawialiśmy przez telefon. Są to gołębie z rozpłodu. Ma mi podrzucić zdjęcia. Zrobię, myślę, z tego materiał. Wrzucę wam. Obejrzycie sobie. Podam do niego numer telefonu. I będziecie dzwonić, nie? Jak będzie się komuś coś podobać. Naprawdę gołębie są klasa. Myślę, że w tych gołąbkach jeszcze w tym roku coś uchowam. Mam taką zresztą nadzieję. Tylko jeszcze do końca płci nie znam tych gołąbków, bo mogą być to dwie samiczki, a mogą być to dwa samczyki. Są bardzo delikatne. Takie, o, no widać, no, zaczepki, grucha. Tak to właśnie z gołębiami jest, nie? No ale naprawdę bardzo serdecznie dziękuję Piotrowi Orłowskiemu za te piękne sztuki. Bardzo mi się podobają. Połego nie miałem, teraz już mam. Czarne mam, także będzie do krzyżówki najwyżej. Chyba że od Piotra coś może zakupię z tych jego rozpłodowych, jak no te się okażą, płeć będę wiedział, nie, tych gołębi. Tak to wygląda, może jeszcze wam, jakoś mi się uda, to wam pokażę skrzydełko tych gołębi. Także mam nadzieję, że się podobają. Tutaj świeci słonko. Zbytnio nie widać ich. O, teraz może lepiej. Szpicówki takie ładne, delikatne. Bardzo ładne gołębie mi się podobają, naprawdę. Zaskoczył mnie tymi gołąbkami, bo to jest prezent na moje urodziny zresztą. No, na ten. Bardzo mi się podobają gołąbki. No i Piotr mnie zaprosił też do siebie po sezonie lotowym, także myślę, że go odwiedzę.
zobaczę jego piękną hodowlę, bo naprawdę gołąbki ma klasa. Jak mi wypisze rodowody, to też wam pokażę, jakie mają pochodzenie te gołąbki. Dobra, tak może wam pokażę te gołębie i skrzydełko. Ogonek w jedno piórko. Oczywiście. Tylko mają mokry teraz ten ogon, bo wylały wodę w klatce. Ale generalnie ładne gołąbki. Ładnie zbudowane. Mam nadzieję, że widać. Pokażę teraz tego pływego. Dobra, teraz mam tego pływego w ręku. Też ogonek w jedno piórko. Tylko mówię, wylały wodę i jest na minusie w tym momencie, także no nie widać tego, ale mają przymarznięty ogonek trochę, tak to wygląda. Takie gołąbki naprawdę ładne, skrzydło mi się podoba. I dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.